pamiętam jak dziecko, przychodziliśmy ze szkoły na zajęcia, to mieliśmy może po 8, po 9 lat, żeby podglądać kobiety, to szło się właśnie z drugiej strony na podbasenie. Po drugiej stronie. Tam było takie okienko metr na metr. Nie, większe było. Metr na półtora co najmniej. Takie bo tam, jak do tej połowy szyby. Tak, jak jest te kółko ratownicze, tam na tym słupku, tam pod spodem. I był wgląd na całe dno basenu. No. To było z jednej strony dobre, bo można było widzieć, co się dzieje, nawet ze względu ratowniczych czy coś. Można było zaobserwować ludzi, czy nawet nakręcić film, co się dzieje pod wodą. Na środku basenu, była trampolina skocznia. Między trzecim a czwartym słupkiem była 3-metrowa trampolina, a między słupkiem piątym a szóstym była trampolina. Deska. Deska, tam na wysokości metra chyba. Tak, półtora metra nad wodą tak. W sumie. Tą małą trampolinę zlikwidowano praktycznie bo po ona roku. Ona przestała istnieć. A gdzieś po dwóch w ogóle wycięli tą konstrukcję. Została tylko duża. Z kolei z tą skocznią to wypadek ponoć był i zlikwidowali. Nie wiem, z tej skoczni sam skakałem. No ja słyszałem tak właśnie, że ponoć jakiś żołnierz gdzieś skakał i poważnie się uszkodził chyba tutaj. No. Dlatego zlikwidowali to jako skocznię, jako dodatkową atrakcję basenu. Może jeszcze taką sytuację opowiem. Jak wyglądało czyszczenie basenu? Teraz, na dzień dzisiejszy, idzie odkurzacz do wody i ten. W dawnych czasach, ja już pływałem trochę wtedy w płetwonurkach w straży pożarnej i w niedzielę, gdy basen był zamknięty, przychodziliśmy tu rano, tu w rogu był taki wąż zwinięty, ten wąż się wrzucało do wody, napełniało się wodą i potem na zasadzie przelewu jeden płetwonurek pod wodą musiał szybciutko zebrać to, co tam na dnie było, zrobić to szybko i zarazem bardzo delikatnie, żeby nie wzburzyć tego wszystkiego. A potem basen był dla nas do południa. Najlepsze to było oświetlenie w środku basenu. Były potężne lampy tej wielkości, takie reflektory. Bulaje takie jak okrętowe i były żarówki rtęciowe w tym. I nie można było, nie było problemu na przykład z wymianą żarówki, bo się odkręcało wymianę żarówki, zakręcało się i był spokój. I naprawdę było bardzo jasno, nawet jak była niecka zgaszona, to wtedy nawet samo światło w niecce robiło tą atmosferę. Zawsze na festiwalu opolskim część artystów tutaj trafiała na basen. No ale to raczej chyba tam na dół do sauny. Myśmy co prawda nie byli świadkiem tego, co przynajmniej ja, nie wiem, może Janek. Znaczy, ja tak szczerze mówiąc, to tak bardziej to słyszałem, niż to widziałem, nie? Ale fama. Już po otwarciu tego nowego basenu, po remoncie, już pracowałem jako ratownik, to przyjeżdżał na festiwalu, przychodził często ten lider kombi. Nawet nam zrobił autograf tam na tej szafce elektrycznej. On praktycznie codziennie przychodził pływać. Jeszcze za moich czasów to bywały tu zawody międzynarodowe. Wtedy przyjeżdżali zawodnicy z NRD-owa, z Czechosłowacji. Ogólnie to był jeden z najpiękniejszych obiektów wtedy w Polsce. W 1963 roku to był basen, który praktycznie miał bliźniaczy basen tylko... Na Opolszczyźnie był drugi taki sam w Kędzierzynie, a w Polsce był jeszcze... w Kielcach był na pewno. Tak, w Kielcach. Bo na zawodach na Mistrzostwach Polski w Kielcach... Podlaskiej. Nie, było kilka takich ponoć obiektów, bo prawdopodobnie jeden projekt był wykorzystywany kilkakrotnie. Ale u nas na Opolszczyźnie był ten i Kędzierzyn. One nawet miały podobną bryłę, może się tam jakimiś drobiazgami różniły, nie? Ale mówiąc tak ogólnie, mówię, to basen, który ma ponad 60 lat w tej chwili, jest technicznie w stanie, można powiedzieć, idealny. Dla mnie jest to najlepszy basen w Opolu do nauki pływania.
przejrzystość wody. Te rurki boczne idealnie się nadają do tych pierwszych kontaktów z wodą, gdzie można dziecko ułożyć, gdzie może się dziecko przytrzymać. No, idealny basen. Ja mówię, basen ma klimat, mówię, to jest basen, który ma po prostu tradycję i myślę, że jeszcze przetrwa dosyć długo. Basen ma duszę, bo to jest nasz basen. Dokładnie. Ja się wychowałem na tym basenie, pracuję tutaj jako ratownik już prawie 22 lata. Rok po otwarciu tego, po remoncie. I naprawdę super się pracuje, atmosfera jest fajna. Ja tu zacząłem pływać, potem jako płetwonurek tu pływałem i po latach wróciłem jako sekcją mastersów 25 lat. Jako master z kupę lat, tak? No, robiliśmy tu 16 edycji Mistrzostw Polski. Pucharu Polski. Pucharu Polski, tak. No. I raz były Mistrzostwa Polski. Były. No. Taras praktycznie się nie zmienił, tylko brakuje właśnie tych ławek. No i tu było wszystko przejrzyste. Było dokładnie widać. Nie było tej windy. Nie było tej windy. Winda to została dopiero po remoncie wprowadzona. Nie było tych filarków. Tak. I tak jak mówiliśmy, wiele wyżej było, dużo wyżej. Dużo wyżej. Tutaj stały kaskadowo krzesełka. No, to których, tak jak ławeczki. Z tak. których można było idealnie widać. Nie było tych szyb tutaj. Nie było. Były barierki. No i tak stąd się skakało do wody. Pamiętam. Tu mamy galerię zdjęć. Tak, widok jest... Ale tu już jest nowy. To już jest. Po remoncie 2000, no to nie, teraz to jest, już. To jest 20, aktualne. Tak, aktualnie. To jest ten. Tutaj mamy też jeszcze... Też, ale to jest też już po remoncie. Już po remoncie. Już po remoncie. Tutaj... Też już po remoncie zdjęcie. Tak. Nie. Nie. 90. To już jest po remoncie. Już nowa szafa... W 2001 było, w 2000 roku było. No to był w trakcie remontu, Janek. Aha, tak. Był w trakcie remontu, bo w 2000 roku dopiero oddali. Nie ma jeszcze szyb. Nie ma. Okładziny. A tutaj jest właśnie. No, i tutaj to, co myśmy mówili wcześniej. Tu zawodnicy siedzieli. Tak. Widownia tutaj, na górze. Tutaj są te ławeczki u góry. Już nie ma. Już skoczni nie ma. Skocznia już zlikwidowana. Została zlikwidowana. Ale 64 rok. Ale tam było, tu było jedno wyjście na taras, tu było drugie. No akurat robiłem, jak ja robiłem ratownika w 82 roku, to jeszcze była skocznia. No. Także... Ja tutaj zostawiłem kawał swojego życia. Tutaj były moje początki ratownictwa, które trwa już ponad 40 lat. A ty, Janek? Ponad 50. No. Zawsze miło wrócić i naprawdę basen jest do tej pory obiektem, który przyciąga bardzo dużo osób. Ja czuję się związany z basenem od prawie 60 lat. Tu zacząłem i tutaj ciągle pływam.